Cześć, witam was. Oj, żniwa się zaczęły, tak. Rzepaczek skoszony częściowo, dosyć suchy, 7% wilgotności miał. Wydajność też dosyć dobra, bo co tu będę oszukiwał, ponad 4 tony było, 4,4 ponad. Więc super, bardzo super, cieszę się. Rzepak miałem na bardzo dobrym polu, na najlepszym. Od początku był ładny. Także w końcu za parę lat udał się rzepak. A teraz walczymy z pszenicą. No, pszenica po rzepaku. Wilgotność różna jest, ale jest sucha, więc można kosić i składować. Rzepak stoi na polu jeszcze, ten zielony, a z pszenicą trzeba walczyć. Trzeba ją pozbierać, bo też mają przyjść burze po niedzieli chyba już, tak? Więc zaraz parametry nam zlecą, deszczyk opada i nie będziemy mieli już gęstości zaraz w tej pszenicy i innych parametrów jakościowych. Także no, zobaczymy, ile tu się pokosi. Na razie fajnie idzie wszystko. Dosyć kopa ustawiłem, strat nie ma. Teraz jadę 4,5 na godzinę, bo tak nagrywam to, tak żeby było wszystko pod kontrolą. Pszenica ładna stojąca, niziu fajna, niewyległa, dobrze dopilnowana, także no, walczymy. Zbiornik 70% mam, buty migają, muszę szyby jutro rano poumywać. No i tak to jest, 24 lipca, w tamtym roku też o tej porze zaczynaliśmy pszenicę. Co prawda ten rok z wegetacją był bardzo do tyłu, bo wszystko dużo później startowało, ale przyszły upały 36 stopni i w ciągu 36 stopni tydzień grzało i załatwiło nam sprawę, więc przybierzniwa wróciły do normalnego stanu i terminu. Czy dobrze, czy źle, no nie wiem, waga będzie pokazywać i parametry, czy będzie dobrze, czy źle. Także tak to wygląda, żniwujemy. Także pozdrawiam was, trzymajcie się, na razie, cześć.